Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj przeniesiemy się do lat 80. ubiegłego wieku i zapraszam Was do wysłuchania historii o Tracy Joe Shine. Tracy urodziła się 7 grudnia 1962 roku w Houston w stanie Teksas. Tam też dorastała wraz ze swoim bratem Davidem, ale nie znalazłam informacji, czy był on od niej starszy czy młodszy. Tracy od dziecka była dobrą uczennicą, należała do harcerstwa i uprawiała najróżniejsze sporty, ale tak naprawdę jej prawdziwą pasją był taniec. W wieku 13 lat poszła na przesłuchanie i została przyjęta do prestiżowej szkoły. Dostała się do High School for Performing Arts w Houston. Było to spełnienie jej marzeń, ale podczas uczęszczania do szkoły Tracy zaczęła eksperymentować z narkotykami. Zaczęła zadawać się z nieodpowiednimi ludźmi i przestała chodzić na zajęcia, a jej oceny zaczęły się pogarszać. Pod koniec liceum związała się z 31-letnim Michaelem Nealem, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej wyszedł z więzienia. Matka Tracy Virginia w wywiadzie udzielonym w 2003 roku wspomina, że kiedy córka po raz pierwszy przyprowadziła go do domu, to ten, mimo swojej przeszłości, nie wywarł jakiegoś strasznie złego wrażenia i był uprzejmy. Tracy porzuciła jednak marzenia o karierze tanecznej, rzuciła szkołę i, gdy skończyła 18 lat, przeprowadziła się do Michaela i jego matki. Na początku 1987 roku, nie wiem dokładnie kiedy, bo nie mogłam nigdzie niestety znaleźć dokładnych dat, policjanci wierzyli, że Michael był zaangażowany w strzelaninę, która miała miejsce w dzielnicy zamieszkiwanej w większości przez czarnoskórą społeczność. Jeden z detektywów, więc, poszedł do jego domu, by go przesłuchać, ale go tam nie zastał. Drzwi za to otworzyła mu Tracy, która wyraźnie była pod wpływem nielegalnych substancji, które dopiero co zażyła i które wciąż leżały w domu, bo detektyw je zauważył. Mężczyzna zapytał ją o Michaela, ale kobieta nie była w stanie skleić sensownej odpowiedzi i koniec końców została aresztowana za posiadanie narkotyków. Już na komisariacie Tracy zgodziła się pójść na ugodę w zamian za zeznawanie przeciwko swojemu chłopakowi. Ona sama otrzyma niższy wyrok. Następnego dnia Michael odebrał Tracy z aresztu i po prostu odjechali. Tracy ostatni raz była widziana 8 kwietnia 1987 roku. Po tym dniu nie skontaktowała się już z nikim, i po kilku tygodniach jej mama, czując, że coś jest nie tak, bo pomimo problemów, córka utrzymywała z nią stały kontakt. I kiedy nie odpowiadała na telefony i sama nie dzwoniła, to Virginia postanowiła zadzwonić do Michaela. Od mężczyzny usłyszała tylko, że Tracy już z nimi nie mieszka i że on nie wie, gdzie ona może być. Kobieta zgłosiła wówczas zaginięcie córki na policję. Niestety, nic w tej sprawie nie jest szczególnie dobrze udokumentowane. Nie ma podanych żadnych konkretnych dat, tak jak już wspomniała. Wiadomo natomiast, że śledczy od początku uważali, że Tracy wcale nie uciekła, a że spotkało ją coś złego. Nie mieli jednak na to żadnych dowodów i żadnych wskazówek, ale wszystko zmieniło się zaledwie kilka dni po zgłoszeniu jej zakinięcia. To wtedy na komisariat zadzwoniła kobieta i anonimowo powiedziała, że chciałaby zgłosić morderstwo. Rozmówczyni powiedziała, że młoda dziewczyna została zamordowana przez swojego chłopaka, następnie umieszczona w starej lodówce, a później wywieziona na parking komisu samochodowego. Pod koniec rozmowy kobieta dodała, że tą dziewczyną była Tracy. Śledczy zdobyli nakaz i pojawili się na parkingu, który jak się okazało należał do brata Michaela, Roberta. Tam faktycznie odnaleźli lodówkę, ale kiedy ją otworzyli, okazało się, że została ona opróżniona i wyczyszczona przy użyciu wybielacza. Lodówka została zabrana do analizy i odnaleziono w niej kawałek ludzkiej tkanki, na którym znajdowały się również włosy wraz z cebulkami. Naukowcy próbowali poddać znaleziony kawałek analizie, ale nic to nie dało. Następnie skupiono się na znalezionych włosach. Poproszono matkę Tracy o włosy córki ze szczotki i wizualnie je porównano. Wyniki były jednak niejednoznaczne. Nie mając nic więcej, skupiono się na poszukiwaniach, jak wierzono ciała. Podobno przekopano prawie połowę hrabstwa, spuszczano wodę z jezior, używano koni i szukano pieszo. Nie natknięto się jednak na żaden ślad Tracy. Śledczy przysłuchali rodzinę Michaela, w tym jego matkę Barbę. Kobieta prowadziła sklep z rzeczami używanymi i gdy jeden z detektywów do tego jej sklepu przyszedł, zauważył, że w jednej z gablot leży biżuteria identyczna do tej, którą nosiła Tracy. Ale Barbara zeznała tylko, że kiedy Tracy się wyprowadziła, zostawiła za sobą biżuterię, a ona nie chciała, by ta się zmarnowała i uważała, że może sobie na tym jeszcze dodatkowo zarobić. I chociaż zdecydowanie takie zachowanie było nie na miejscu, to dalej niczego nie dowodziło. Lodówka była jedynym dowodem w sprawie i trafiła ona do magazynu i tam została na lata. Warto zaznaczyć, że nie była przechowywana w najlepszych warunkach i uważano, że raczej nic się na niej ani w niej nie zachowa. Na przestrzeni lat Michael Neal brał udział w jeszcze jednej strzelaninie i za to został skazany na dożywocie. Co ciekawe, jego brat Robert również zdążył już trafić do więzienia i odbywał wyrok za wytwarzanie narkotyków. 12 lat po zaginięciu Tracy, czyli w 1999 roku, jej sprawa trafiła do nowo powstałej jednostki, która miała specjalizować się w rozwiązywaniu spraw nierozwiązanych. Przez te wszystkie lata w sprawie co prawda nie było żadnego postępu, ale dalej uważano, że kobieta nie żyje. Nigdy po swoim zaginięciu nie użyła już swoich kart bankomatowych, nie odnowiła prawa jazdy i nie próbowała podjąć pracy. Nowi detektywi przypisani do sprawy postanowili raz jeszcze wrócić do analizy próbek znalezionych w lodówce. Znalezioną tkankę poddali testowi PCR. PCR to nic innego jak reakcja łańcuchowej polimerazy i metoda ta służy do powielania interesujących nas fragmentów DNA. Technika ta została opracowana w roku 1983 przez amerykańskiego biochemika, który za to cenne odkrycie 10 lat później otrzymał Nagrodę Nobla. Dzięki tej technice możemy w krótkim czasie otrzymać miliardy kopii określonej sekwencji DNA. Następnie możemy określić jej długość i dokładną budowę. Niestety okazało się, że próbka po 12 latach jest zbyt zdegradowana. Śledczy jednak nie stracili od razu nadziei, bo tak jak już wspomniałam, w magazynie dowodowym wciąż znajdowała się lodówka powiązana ze zbrodnią. Lodówka ta przez te wszystkie lata, by zajmować mniej miejsca, została położona na plecach i detektywi zaczęli się zastanawiać, czy na przykład może jakieś płyny ustrojowe lub też inne dowody. Spłynęły w dół i weszły w jakieś szczeliny, w tym przewody, i ku zaskoczeniu chyba wszystkich okazało się, że tak. Konkretnie w przewodach znaleziono jakiś płyn oraz mały kawałek skóry. Pobrano wymazy i wysłano je do analizy, ale ponieważ środowisko, w którym dowód przechowywano, nie było do tego idealne, nie robiono sobie zbyt dużej nadziei. Na pozyskanych próbkach ponownie zrobiono testy PCR, ale analiza nie powiodła się. Wówczas laboratorium postanowiło spróbować nowej metody, i tą nową metodą było badanie mitochondrialne. Badanie to nie jest tak dokładne jak tradycyjne badanie DNA, ale nic lepszego nikt inny by nie wymyślił. Tym razem wszystko się udało, i kolejnym krokiem było znalezienie znanej próbki DNA należącej do Tracy, by te próbki móc po prostu porównać. Virginia przekazała śledczym listy, które jej córka napisała lata temu. Spróbowano więc wyciągnąć jej DNA ze śliny, która pozostała po zaklejeniu koperty, ale tutaj ponownie próbka była zbyt mocno zdegradowana. Wiedziano jednak, że DNA mitochondrialne jest przekazywane z pokolenia na pokolenie od strony matki, a to oznaczało, że profil Tracy powinien być identyczny do profilu jej matki. To badanie powiodło się i śledczy mieli już pewność, że próbki znalezione w lodówce faktycznie należały do Tracy Joe Shine. Po tylu latach nadszedł w końcu przełom. Michael, który, tak jak już wspomniałam, przebywał wówczas w więzieniu, został oskarżony o morderstwo Tracy. Jego brat Robert, który również był we wszystko zaangażowany. Zaproponował śledczym, że poda im informacje w zamian za zmniejszenie mu wyroku. Robert po prostu chciał się ubiegać o zwolnienie warunkowe wcześniej i wiedział, że musi dać coś od siebie, bo inaczej po prostu nigdy nie wyjdzie. Mężczyzna opowiedział śledczym wszystko. Powiedział, że w zbrodnie był zaangażowany on i Michael, ale także, że ich matka oraz siostra wszystko po nich posprzątały. Śledczy dowiedzieli się, że Tracy została uduszona i że zabił ją Michael w swojej sypialni, a następnie ciało zostawił tam na trzy dni. Zapach rozkładu skłonił ich matkę do zajrzenia do pokoju i wówczas kobieta zobaczyła ciało. Matka mężczyzn nigdy nie zgłosiła całej sprawy na policję i udawała, że nic nie wie. Dodatkowo wraz ze swoją córką posprzątała miejsce zbrodni. Dalej Robert przyznał, że pomógł bratu przetransportować lodówkę z ciałem na parking, ale dodał, że on sam nigdy ciała nie widział. Wierzy się również, że następnie ciało zostało włożone do beczki z jakimś kwasem. Tracy nigdy nie udało się odnaleźć. Matka mężczyzn oraz jej córka nigdy nie zostały postawione w stan oskarżenia, ponieważ sprawa się przedawniła. Michael został natomiast oficjalnie oskarżony w marcu 2000 roku. A w styczniu 2001 zgodził się pokazać, gdzie zostawił ciało. Zabrał wówczas śledczych do kosza na śmieci przy jednym z centrów handlowych. Wierzy się więc, że Tracy trafiła najprawdopodobniej na wysypisko śmieci. Michael dostał za tę zbrodnię do żywocie, ale mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2017 roku. Zmarł jednak w 2019. Jego brat Robert otrzymał dodatkowe 45 lat, ale nie udało mi się znaleźć informacji, co dzieje się z nim dzisiaj. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.